Koń, Denzel i Bingo. Stajnia z Kwilno. Krótkie zapoznanie się z parkurem, mimo że zawodnicy imunizacji mieli prawo obejrzeć parkur, taka jest zasada, nie jadą w ciemno, aczkolwiek również może sobie objechać zaprzęgiem, żeby konie zapoznać z parkurem, z otoczeniem, jest takie prawo. I przed Państwem pan Jacek Soborski. Witamy pana Jacka. Luzak Wiesław Lemański. Danzel i Bingo. Bardzo ładna, dobrana para. Maścią. Uprząż również czarna. To ma ogromne znaczenie wizualne. Z tego względu, że no, proszę Państwa, wśród koni i że tak powiem, naszych kochanych pań, estetyka, uroda i ubór ma ogromne znaczenie. I martwcie się Państwo, że pan Jacek Soborski pogania ich batem. On po prostu daje im tylko sygnał. Daje im sygnał z tego względu, że konie są tak nauczone. I widzieliście Państwo, jak przednie koła zahamowały? No i czas leci, czas leci. Pan Jacek Soborski. I jedziemy dalej. Pierwszy błąd na przeszkodzie. I jedziemy dalej. Jacek Soborski z miejscowości Skwilno pokonuje kolejną przeszkodę i wjeżdża praktycznie na najtrudniejszy element tego parkuru. Proszę tam uważać. Proszę Państwa, wszelakiego rodzaju poprawki i ustawiania przeszkód dokonujemy tuż po skończeniu przejazdu. Bardzo umiejętnie pan Jacek stępem pokonuje przeszkody bez względu na czas, tylko dlatego, żeby mieć jak najmniej punktów ujemnych. Przeszkoda 13, Zwierzyniec. Jeden człon przeszkody bardzo dobrze pokonany i teraz 14 przeszkoda, również Zwierzyniec. Oj, trochę się nakurzył tym osiołkom i tym kucykom do oczu. I proszę Państwa, ostatnia przeszkoda. Dziękujemy panu Jackowi Soborskiemu i Luzakowi Wiesławowi Lemańskiemu. Czas 3:01:89. Po trzech przejazdach poprosimy...